Kochani moi, jak wiecie, znajduję się w tych dniach w Asyżu. To właśnie tutaj wczoraj odbyło się to wielkie spotkanie, o którym mogliście przeczytać również na naszym portalu. Dzisiaj od rana tłumy ludzi tutaj w Asyżu, ale my również chcemy być właśnie w tym czasie wielkiej modlitwy o pokój. Widzieliśmy tutaj wczoraj wielu reprezentantów różnych religii z całego świata. Oni tutaj w 19 miejscach Asyżu modlili się wspólnie. Jedna wielka modlitwa o pokój. Właśnie ten napis Pax, pokój, tutaj wszyscy znamy, przed Bazyliką Świętego Franciszka znajduje się, ale jest tu też taka symbolika, bardzo wielka symbolika tego, co się dzieje, tego niepokoju, tej wielkiej wojny. Ojciec Święty podkreślił tutaj przecież, nie ma Boga wojny. Tym, który prowadzi do wojny, prowadzi do podziału, właśnie jest szatan. Bóg jest miłością. Właśnie symbolika, zobaczmy tutaj, jesteśmy przy bazylice, przejdę właśnie przed łódź symboliczną właśnie tego, co się dzieje, tego naprawdę wielkiego bólu. Cari fratelli sorelle, sono assisi da ieri, era qui Santo Padre, ma veramente tanta gente ancora rimasta oggi, vengano, pregano per la pace, ma davanti santuario di San Francesco c'è proprio questa barca simbolica, la barca, 9 persone da Siria sono arrivate in questa barca e ci parla. Perché succede tutto questo? Perché c'è la guerra. Santo Padre Francesco ha scritto, non esiste Dio della guerra, perché la guerra vuole Satana, ma esiste solo Dio di amore. Preghiamo per la pace. Moi drodzy, przejdziemy więc tutaj teraz bliżej do tej łodzi i zobaczmy. Tak jak widzieliśmy, była taka fotografia małego dziecka, który był na plaży, właśnie fale wyrzuciły to dziecko. Tutaj chyba symbolicznie położono właśnie też taką kamizelkę, ale mimo, że taką fotografię świat widział, jakoś tak nie ruszyło to sumieniami ludzi. Tutaj przejdźmy dalej. Zobaczcie, na tej łodzi, takiej małej, tu jeszcze są butelki i wiadro, to wszystko, co używali. Widzimy tutaj na zdjęciu, na tej łodzi przybyło właśnie z Syrii przez Morze Egejskie 9 osób. Kochani moi, patrzcie się, że się uratowali. Bogu dziękuję, ale ile osób zginęło? Ile osób oddało życie? Właśnie szukając tej wolności, szukając dobroci, miłości, nie wojny. Pamiętajmy o nich w modlitwie. I tu dzisiaj w Asyżu szczególnie też właśnie pamiętam o was, o tych, którzy też przeżywacie wielkie tragedie, czasami odrzucenia, niezrozumienia. Bo przecież ci ludzie szukający właśnie ratunku, jakże często już nie mają nic. Jedyna nadzieja w drugim człowieku. Dlatego prosimy świętego Franciszka, by się wstawił właśnie za tymi, którzy zatracili nadzieję. Święty Ojcze Franciszku, święty Ojcze mówię, chociaż nigdy nie przyjął święceń kapłańskich, bo czuł się niegodny, był diakonem, ale mówię Ojcze, bo stał się Ojcem dla tylu narodów, którzy tu do Asyżu przybywają.